Serdecznie chciałem Was przywitać na wykładzie z techniki kierowania motocyklem w Szkole Motocyklowej Turbo. Nazywam się Robert Chmielewski, jestem instruktorem nauki jazdy, jestem instruktorem techniki jazdy. Rekreacja i turystyka, czyli codzienne użytkowanie motocykla do pracy, do szkoły, na wycieczkę. Priorytety to ekonomia i wygoda. Geometria zawieszenia motocykla. Motocykl jedzie i ma równowagę dzięki temu, że geometria zawieszenia nie jest przypadkowa. Jeżeli odcinek wyprzedzenia krótszy, czyli widelec bardziej pionowo, charakteryzuje to motocykle sportowe, które bardzo łatwo skręcają. Jak myślicie, czy motocykl jedzie prosto? Motocykl nigdy nie jedzie prosto. I popatrzmy na ten slajd. Ten też się nie wywraca. I popatrzmy na jego przednie koło. To nie jest przeciwskręt. To jest reakcja kierownicy, tak zwana kontra, na uślizg tylnego koła. Na tym slajdzie omówimy sobie pracę zawieszenia motocyklowego. Powiemy króciutko, co to jest pojęcie masy resorowanej i nieresorowanej. Ale na początku pytanie, dlaczego korzystamy z resorowania? Ponieważ przedni koniec wahacza jest, tak jak tutaj widzimy, wyżej niż oś koła. I pytanie do Was, jeżeli przyspieszamy, to powierzchnia opony styku z jezdnią pod oponą przednią będzie